Witam Was, bracia i siostry. Już się nauczyłem, że tędy trzeba wchodzić. Nie można tu na skróty iść, e, ale coraz więcej, coraz więcej się uczymy z naszą żoną. E, poznajemy ten zbór, e, podoba nam się. E, no Powiem nawet, że, e, że już któryś raz usługuję w zborze, ostatni tutaj raz, więcej chyba niż w ale e, dziękuję Bogu za to, że jest Jego Słowo, że mamy co studiować, że możemy się uczyć o Nim, o jego, o tym, co mówi. I dzisiaj chcę mówić o takim temacie, który często chrześcijanie gdzieś nie rozmawiają o tym, albo uznają, że to nie jest warte rozmów. Chcę rozmawiać o uczuciach, ale w życiu Jezusa na przykładzie tego, co bo uczymy się od kogoś, kto jest najbardziej doskonały i ktoś to. No bo wiecie, gdyby, gdybyśmy tak pomyśleli o Bogu i, 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 i zobaczyli, no, ktoś by mógł powiedzieć, może nie, nie my jako wierzący, ale o Bóg jest gdzieś daleko, tak? Był daleko i my wierzymy w Boga, ale ludzie są, którzy nie wierzą w Niego, o, gdzieś tam jest daleko, może jest. Ale my w Niego wierzymy. Ale ci, którzy nie wierzą, to zawsze możemy powiedzieć: Patrzcie, ale był taki ktoś jak Pan Jezus, i on żył tutaj na Ziemi. On był dla nas przykładem i możemy się od niego uczyć. I mówiąc o takich o uczuciach Pana Boga, od razu mi się kojarzy, że, że ta grecka taka cała kultura pomijała te uczucia, jakby. Pokazywała tego Boga, ale z małej litery, taki Bóg z małej litery, jako kogoś, kto ta kultura grecka, jako ktoś, kto jest pozbawiony uczuć. Tak, tak Boga pokazywała ta kultura grecka. Niezdolny do przeżywania uczuć, nieangażujący się. I ja, jak mówiłem, świadectwo, nie wiem, czy pamiętacie, nawrócenia, to ja takiego Boga znałem, który się nie angażuje w moje życie, że Bóg gdzieś tam jest. Starszy siwy człowiek, albo starszy taka postać gdzieś tam na obrazach, ale poznałem Boga i wierzę, że tutaj wszyscy poznali Boga jako żywego Boga. I ta, takie pytanie pierwsze do nas: jak my widzimy Boga? Czy widzimy Boga jako kogoś takiego dalekiego w naszym życiu? Jeżeli mamy problemy, to widzimy Boga, który się oddala? Jeżeli jest dobrze, jeżeli wszystko jest w porządku, mamy pracę, mamy dobrą szkołę, miłych nauczycieli, to wtedy widzimy Boga jako dobrego, jako uśmiechającego się, ale Bóg cały czas ma uczucia względem nas i cały czas jest dobry. To tylko my często się zmieniamy i myślimy: O zgrzeszyłem, teraz to już, już Bóg na mnie nie patrzy, nie ma względem mnie takich dobrych uczuć, ale Bóg opisany w tej Biblii, chociaż ja często używam Biblii na komórce, ale też w tej Biblii, i w każdej Biblii, która jest Jego słowem, różne są tłumaczenia. On jest Bogiem, który jest empatyczny, czyli zdolny, czyli taki, który przeżywa uczucia. Który. I miałem taki obraz uczuć. Taki wczoraj, jak się też. Jak zastanawiałem się nad tym słowem, co mam powiedzieć. Nie wiem, czy lubimy zupę sobie gotować czasami. I czy ktoś lubi zimną zupę z Was, to chyba ten chłodnik warszcz ukraiński, to na pewno albo z makaronem, takie były kiedyś. Ale jeżeli to jest zupa, na przykład jakaś grzybowa, czy jakaś taka normalna, czy żurek, czy rosół, to nie lubimy, że jest to zimne. Ale wiecie, jak podgrzejemy tą zupę, jest ciepła, jest ok, ale jeżeli za długo ją podgrzewamy i podgrzewamy i, i w końcu się co robi? Kipi. Kipi się i ta zupa się wylewa i potem podbiegamy, no i dym często jest w mieszkaniu. I wiecie, tak samo jest z naszymi uczuciami, że uczucia muszą być, one muszą być nawet gorące, ale pytanie, czy muszą być takie, żebyśmy już wy, wylewali i kipieli w naszym życiu, to jest, to już są takie e, uczucia skrajne, ale uczucia muszą być, tak? Muszą być gorące, bo nikt nie lubi zimnej zupy. Nikt nie lubi człowieka, chociaż e, znamy może gdzieś, nie wiem, takie osoby. Które są takie chłodne, które, które jak nie wiem, czy oglądamy, czy, czy widzimy w swoim życiu, że znamy takie osoby bardzo chłodne, ale lubimy ludzi, którzy są tacy otwarci, uśmiechnięci, radośni, tacy w pełni entuzjazmem patrzący na, na, na życie. I pan Jezus był taki. Pan Jezus miał te uczucia, które często wyrażał i one są wyrażone na kartach Biblii. Pierwsza, pierwsza jakby taka cecha i pierwsze sytuacje, które Pan Jezus chciałem pokazać, właśnie Pana Jezusa, który się użalał i litował, ale widząc, że, że lud, że ludzie są daleko od Boga, czy tak, pochylając się, użalając się nad tymi, nad zagubieniem ludzi. I w Mateusza 9,36 Mateusz, Ewangelia Mateusza, 9,36 jest taki werset, jak pan Jezus właśnie mówi. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które. Nie mają pasterza. I zawsze też sobie zadaję pytanie, czy, czy ja też się tak, jakby jestem w stanie tak użalić jak Pan Jezus. Nad ludźmi, którzy chodzą jak takie zbłąkane Owieczki. I raz z jednej strony, raz z drugiej strony idą i nie wiedzą, co, co zrobić. Pan Jezus się nad takimi osobami użalał i litował. I Wiele rzeczy, które właśnie będę mówił za chwilę, które robił w życiu tych ludzi, wynikało z tego ulitowania się nad ich życiem. Widział, że błąkają się, tak? Możemy pomyśleć o tym, jak się takie owieczki gdzieś błąkają, to potem gdzieś są tam, tam jakieś wilki tak? że to nie jest taka przyjemne błąkanie. W, w życiu takich ludzi, bo często właśnie ci ludzie są potem zranieni, tak? Nie wiedzą, co robić. Przychodzą do mnie, do nas, tak, do nas jako wierzących co robić, albo nie wiem, jak żyć. A Pan Jezus się użalał. To samo, taki sam fragment, bardzo podobny. Jest w Marka 6,34 również Ewangelia Marka. 634. I tu tak samo o Jezusie jest mowa. A wyszedłszy ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza i począł ich uczyć wielu rzeczy. On ulitował się nad lud, nad tym ludem, bo nie mieli mm, Pasterza, czyli nie mieli kogoś, kto by ich prowadził, jak tutaj niedawno, przed chwilą śpiewaliśmy na te zielone łąki. Nie mieli kogoś takiego i Pan Jezus jest takim pasterzem, ale on się litował, on nie miał do nich pretensji, tak? A, nie chcą, może mnie słuchać, może, może, no. nie, Pan Jezus się litował nad tym stanem duchowym, takim stanem, jakim oni byli wtedy. I to jest... Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, o tym żalu Pana Jezusa, o tym ulitowaniu się nad stanem duszy człowieka. To pierwsze uczucie Pana Jezusa. Drugie, to jest też ciekawe, co czytamy w Biblii, że Pan Jezus litował się widząc nie tylko stan duchowy człowieka, bo to jest jakby jedna rzecz i bardzo ważna, ale Pan Jezus też. Litował się nad tym, jak widział głód, albo ból człowieka, że przeżywa ból jakiś, to niekoniecznie taki fizyczny, ale też i albo głód taki, że nie mieli co jeść. I popatrzmy na, znowu na Ewangelię Marka 14-14, Ewangelia Marka 14-14 mówi. Ja sobie też może kontekst tego otworzę. E, mówi o tym, i wyszedwszy, ujrzał mnóstwo ludu, i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich. I to, chcę na to zwrócić uwagę, że ta kolejność, że ta kolejność nie jest przypadkowa, że nie było tak, że on najpierw ich uzdrowił. A potem się zaczął, nie wiem, jakby litować, tylko najpierw się użalił, czyli jego serce było takie takim żalu. Zobaczył tej te choroby, ten ból, ten, tą często może jakąś tragedię w ich życiu, tak? że, że oni nie mogli pewnych rzeczy robić, tak? bo może ktoś był bardzo. No, na pewno byli to ludzie bardzo chorzy, i zlitował się. I uzdrowił. I uzdrowił, tak? Nie ma. Nie, nie, nie wiem, jak ja powiem wam, że zastanawiałem się nad tym dość długo y, ostatnimi dniami i pomyślałem nad tym, czy gdyby Pan Jezus się nie ulitował, czyby ich uzdrowił, dlatego że tego nam jest też w naszym życiu potrzebne. Bo my często y, tak y, ja tak mówię o sobie, ja tak często, jak się modlimy y, o chorych. To, to nie ma takiego, jakby to powiedzieć, takiego użalenia nad życiem tego człowieka. Nie ma takiego, ja mówię o sobie, nie chcę mówić o was. Ale jak się tak często modlimy, boże, uzdrów tam kogoś, i tak modlimy się już, nie wiem, od, od roku, od pięciu lat, ale naprawdę trzeba tego człowieka czasami na niego spojrzeć i popatrzeć na niego tak. Jak pani Jezus na niego popatrzył, czyli ulitował się i powiedział, i jakby. I często właśnie też przemawiał do tych, do tych ludzi. Za, za chwilę będziemy czytać te, te, jeszcze te fragmenty. I uzdrowił. Chorych spośród nich. Mateusz, troszeczkę dalej tam przewróćmy jeszcze. Mateusz 15,32. 15, kolejny rozdział, 15,32. Ci ludzie, którzy przychodzili do pana Jezusa, oni nie tylko byli chorzy, ale często były takie sytuacje, można powiedzieć, losowe. Czytamy 15,32 Mateusza. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł: Żal mi tego ludu, albowiem trzy, już trzy dni są ze mną i nie mają co jeść. A ja nie chcę ich odprawić głodnych by czasem w drodze nie zasłabli. I znowu chcę, żebyśmy tą zasadę odkryli, taką, która, y, która poprzedzała cud. Najpierw użalił się nad czymś, co jest takie, y, no może takie małe, tak, że ktoś y, y jest głodny 3 dni, no w sumie nie wiem, czy ktoś z Was nie jadł trzy dni, ale mi chyba się zdarzyło, że, że nie jadłem trzy dni, no i no jest to problem, ale Pan Jezus, pan Jezus zobaczył tą sprawę, no przyszli słuchać jego, jego kazań i są głodni, trzy dni nie mają co jeść. I potem wszyscy już z nami, znamy tą historię. On pomyślał też więcej, że nie tylko, że nie chciał ich odprawić głodnych, nie pomyślał o tym. Chciał ich nakarmić, żeby nie odprawić ich głodnych, żeby czasem w drodze nie zasłabli. Pan Jezus jakby troszczył się o to. I to, popatrzcie. I potem, potem nastąpił cud. To jest no, taka, taki mechanizm, który, który, który ja widzę w życiu Pana Jezusa, że On jakby wczuwał się w życie tych ludzi. Tak? On w on myślał o nich, nie myślał wtedy o sobie, myślał o swojej służbie dla nich i, i, i stwierdził: Boże, przecież oni są głodni, mówił do pana Boga. Pewno ja sobie tak, oczywiście, może tak nie było dosłownie, ale Boże, przecież oni trzy dni już nie jedli. Jeszcze mi tam, jeszcze mi tam zasłabną, jak będą sobie szli gdzieś tam do, do domów. Zrób ten cud. jakby Rozmnóż ten chleb, rozmnóż, rozmnóż te ryby. I tak się stało. I właśnie rezultatem żalu pana Jezusa nad ludem, jego motorem takiego pierwszą taką inspiracją działania, był właśnie ten cud pomnożenia chleba i ryb. Znowu teraz wrócimy do, znaczy przejdziemy troszkę dalej, bo to Ewangelia Marka. Pierwszy rozdział. 41 werset. Ewangelia Marka. 1,41. Mi się bardzo podoba Ewangelia Marka. Dlatego, że że ona ma taki... Dy... Znaczy, wszystkie mi się Ewangelie podobają, oczywiście, żebyście nie, nie widzieli, nie, tak nie mówili. Ale ona, się za... ona ma niesamowity taki dynamizm. Nie wiem, czy zauważyliście, że nie zaczyna się od, od rodowodów i od takich rzeczy, które, które w Mateusza... Oczywiście tam w Mateusz... Mateusza to powinno być, tak? Ale ona dynamicznie od razu działa Jana. i pierwszy, pierwszy, jeszcze pierwsze fragmenty Biblii i już są Pierwsze uzdrowienia. Marek bardzo dynamicznie opisuje tą działalność pana Jezusa. I może od 40, tylko tu mam inne tłumaczenie, może przeczytam z tego innego tłumaczenia. Uzdrowienie trendowatego, czyli jeden 1,40. I oto przyszedł do niego trendowaty, upadł na kolana i prosił, jeśli tylko, jeśli byś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Jezus pełen współczucia wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. W tej chwili zszedł z niego trąd i stał się czysty. I tu widzimy też pana Jezusa, który, który popatrzył na tego trędowatego. On do niego przyszedł i popatrzył na niego jako. Kogoś, którego życie jest skończone, można tak powiedzieć, który żyje, bo wiemy, jak trendowaci wyglądali. To było życie praktycznie prawie, jak, jakby się nie żyło. Czyli żyli gdzieś tam w opuszczeniu, w oddaleniu, nie mogli się przybliżać do, do miast izraelskich, gdzieś takie były miejsca na uboczu. I, i to był człowiek, który właśnie nic nie zawinił. I był chory, ale tak naprawdę nie mógł żyć. Często oni żyli latami tam w tym oddaleniu. Często było, były, różne były stany tych chorób. Niektórzy byli nawet kończyny odpadały, tak? Niektórzy, niektórych tak aż to nie, nie wyglądało. Ale Jezus jak zobaczył go, wyciągnął, zjęty znaczy litością, wyciągnął tą rękę swoją. Nie bał się, bo wiadomo, że jak Pan Jezus dotknął tego trendowatego, to zgodnie z prawem izraelskim, nie pamiętam, na, na pewno co najmniej na, jedno, na jeden dzień był nieczysty, tak? Po, tak? Tak powinno to, tak zgodnie z tym prawem było. Ale Jezus się nie bał, dotknął go e, i rzekł mu właśnie chcę, chcę bądź oczyszczony. Tutaj w czterdziestym... Wersecie czytamy wcześniej, że on, ten trendowaty, upadł na kolana i właśnie poprosił, jeżeli tylko zechcesz, Panie Jezu, jeżeli tylko zechcesz, to uzdrów mnie. I Pan Jezus powiedział, chcę. I to jest tak, to jest tak wzruszająca historia, że e, która jest w Biblii, która pokazuje pan, serce Pana Jezusa. On, jeżeli się Go pytasz, w sumie zgodnie z, z wolą, tak ten te odwaty, z, wolą, z wolą Boga, czyli jest, jest, jeżeli to jest zgodne z wolą Boga i pytasz się, Boże, zrób to, to Bóg to zrobi. Czasami, yy, często tak jest, że, że czekamy, może, może, może czekamy krótko, może czekamy trochę dłużej, ale Bóg daje tę odpowiedź. W życiu tego trendowego to było krótko, bo on, Pan Jezus, powiedział: Chcę, bądź oczyszczony, i natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. Czyli znowu widzimy ten mechanizm litości, który, który był w Panie Jezusie, ten, to, to, czyli ten, ta litość, która była w jego sercu nad, nad, nad tą chorobą, które, którą doznawał. E... Czyli po pierwsze widzimy żal Pana Jezusa nad, nad stanem duchowym ludzi, nad chorobami, głodem. Też oczywiście możemy my, zawsze myśleć, tak jakby myśleć, otwierać swój, swoje myśli i myśleć, czy ja, czy ja też współczuję tym ludziom. Może nam się dobrze mieszka, dobrze mamy jedzenie. Mam, mieszkamy w takim kraju, gdzie, gdzie nie ma głodu, gdzie nie ma takiej biedy, no być może na pewno ktoś, ktoś w takiej sytuacji jest, ale, ale mamy teraz co się dzieje właśnie na Ukrainie, co się dzieje w innych krajach. I jeżeli będziemy mieć takie serce, jak Pan Jezus, które, którego boli właśnie ten głód, który, który, który odmienia nasze życie, to możemy się modlić, i Bóg może przez nas też czynić cuda, albo możemy w jakiś sposób się zaangażować w te różne rzeczy. Pan Jezus widział też smutek innych. I czytamy, gdzieś tutaj właśnie mam jeszcze, kolejną Biblię na komórce, już teraz. Czytamy w Łukasza, Ewangelii Łukasza, jak pan Jezus w siódmym rozdziale, jak pan Jezus, no może przeczytam, żeby było tak łatwiej nam, Łukasz 7:11, 7:11, czy siódmy rozdział, 11. werset, Wskrzeszenie Młodzieńca z Naim, a zaraz potem udał się do miasta z, zwanego Naim, i szedł z nim, szedł, szli z, nimi uczni, z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się, a gdy się przybliżyli do miasta, do bramy miasta, oto wynoszono, wynoszono zmarłego jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I potrzewszy dotknął. Się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić, i oddał go jego matce. I widzimy że znowu, że pan Jezus gdzieś idzie, właśnie przez to miasto, patrzy, takie, tak ogląda to miasto, i nagle tych ludzi, którzy tam byli, i nagle zobaczył, o, coś tu się dzieje takiego takiego dziwnego. Wynoszą tego zmarłego, jedynego syna matki. Tutaj czytamy, więc jakaś, to była duża tra taka tragedia w, tej życi w życiu tej, tej wdowy, bo jak dobrze się domyślamy, to jeżeli to był jedyny jej syn. To, to było jak emerytura dla tej kobiety. Czyli, bo nie było wtedy ZUS-u. No narzekamy trochę na ZUS, tak? Niektórzy. Ale nie było możliwości otrzymywania emerytury. Taką emeryturą był, był, były dzieci. One, one łożyły na, na rodziców. No jeżeli ten syn umierał, umarł, no to, to ta, ta matka była nie tylko straszny ból, płacz, ale jeszcze straciła te jedyne oparcie, które, które, takie też finansowe, które ten syn jej mógł zapewnić. Czytamy właśnie o tym. Ale Pan Jezus, widząc to wszystko, użalił się i rzekł do niej, nie płacz. No, to też ciekawe, że jej powiedział, Pan Jezus wiedział i już wyprzedził trochę ten fakt, chyba nie płacz, bo tak już wiedział, że, że będzie wskrzeszony. To jest takie niesamowite. Bo na pewno jak ja bym tak mógł powiedzieć, tak z mojego z tego co ja rozumiem, to mam niedawno właśnie też zmarła siostra Henia i ja jej nie znałem osobiście, ale wy, wy znaliście, nie kojarzę jej, ale to jest zawsze taka Strata i rozpacz, chociaż też nadzieja, że, że właśnie będzie z nami w niebie, ale nie można tłumić tego. Jeżeli ktoś jest smutny, to nie można tego tłumić, tak? I niech po prostu się wypłacze. Tylko, że to była sytuacja taka, kiedy Jezus wiedział, że od razu już za chwilę będzie uzdrowiony, ten czy tam wskrzeszony ten młodzieniec. I oddał go matce. Czyli oddał tą nadzieję, nie tylko jako, że miała tego syna, ale też mogła mieć oparcie. Potem myślę, że na lata on mógł ją wspierać, mógł, mógł być taką jej jakby ameryturą <grych> też. I kolejny taki fragment, kiedy Pan Jezus widząc smutek, czyjś smutek, czyli tutaj jak ten smutek wdowy, czy takie uczucie? To w Marku 9 rozdział i 20 werset, Ewangelia Marek, Marka 9, 20 do 22. Czytamy też taką historię, też ciekawą. Marek 9, 20 do 22, i przywiedli go do niego. Czyli tego tutaj przeczytamy, właśnie ja troszkę tak skracam już te fragmenty. A gdy duch, ujrzał, duch go ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a upatrzy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach. I zapytał ojca tego, i od jak dawna się tak dzieje? A on powiedział: od dzieciństwa. I często rzucał, rzucał nawet w ogień i wodę, i często go rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić a jeżeli coś chcesz, możesz, jeżeli coś możesz, żlituj się nad, nad nami i pomóż nam. I tu widzimy też takie, tragedię takiego, już nie, nie tej matki, ale tragedię ojca. Ojc, ojce, ojcowie też przeżywają tragedię, nie tylko matki, matki mają problemy. I on miał problem, bo ten syn był można powiedzieć, opętany. I, I wołał do pana Jezusa: jeżeli możesz coś zrobić, zlituj się nad nim i nam pomóż. I pan Jezus się zlitował. I sprawił, że ten syn został uwolniony. Ale też ciekawe, patrzcie, że pan Jezus zainteresował się szczegółami w życiu, i to, i to, w życiu tego chłopca, co się działo. Pytał się, jak dawno się to działo. A on powiedział od dzieciństwa, więc było to coś, co on musiał. No, wiadomo, Biblia też pewne historie opowiada skrótowo, ale nawet w tej skrótowym zapisie Słowa Bożego, bo jest też napisane, że, że, że nie byłoby miejsca, żeby wszystko to opisać, co Pan Jezus zrobił, ale nawet w tym skrótowym, w, w skrótowych historiach, które mówią o uzdrowieniu, o wygonieniu demonów przez pana Jezusa, jest mowa, że on się interesował tą osobą, która miała być uwolniona, czyli tym, tym chłopcem. Od jak dawna się to dzieje? Ojciec wołał czy mówił panu Jezusowi: Jeżeli może, zlituj się nad nami i pomóż nam. I pomógł, i zlitował się. I to też mówi nam o to, o tym, żebyśmy właśnie, mi to mówi o tym, że często chcemy pomóc, pomóc komuś, ale robimy to tak zupełnie powierzchownie, tak? Nie, nie pytając się, nie mamy czasu, tak? ja, my, ja to przeżywam, ten brak czasu. Mam tyle pracy, tyle zajęć, że, że po prostu nie ma czasu, tak? I, i często jest tak, że, że robię rzeczy tak po łebkach. Ale Pan Jezus tak nie robił. Zaczął rozmawiać. I wygonił tego demona. Był zainteresowany każdym problemem ludzi. Oczywiście nie było to tak też, że, bo tutaj czytamy tak wiele niesamowitych historii o Pan Jezusie, ale Pan Jezus yy, nie uzdrowił wszystkich ludzi, 100% ludzi, którzy żyli wtedy w Izraelu. Nie wskrzesił wszystkich ludzi, którzy byli wtedy w Izraelu. Rozumiecie? On, on, on podchodził, użalał się nad tym człowiekiem, widział jego smutek, wtedy podszedł i uzdrowił i pokazywał na Boga, na jego, na jego moc. Taka bardzo zruszająca historia. Jest opisana e, też w mojej ulubionej, za chwilę powiem, że wszystkie Ewangelia jednak są ulubione, e, bo, bo jedna jest dynamiczna, druga, druga jest taka bardzo, e, ja bym powiedział, personalna Ewangelia Jana. 11, 11 rozdział to jest Jan, czyli ulubiony, czy taki umiłowany. O, to lepsze słowo. A, Apostoł przez pana Jezusa. Apostoł Jan. 11:33. I ten, tenże apostoł Jan pisze o historii, która, która dotknęła, tragedii, która dotknęła jego przyjaciół. Czyli Marty, Marii, Łazarza. Szczególnie chodzi tu o, o Łazarza. I nie będę może czytał całego tego fragmentu, ale wezwano Jezu, Jezusa do Łazarza, który właściwie się okazało potem, że on zmarł już. Nie? Że, e, że już e, większość ludzi już położyło, jak się to mówi, krzyżyk. Tak? No to po co tu właściwie nawet przychodzić, jak Łazarz już zmarł? Po co w ogóle... No twój przyjaciel zmarł. Nie, nie da się nic już zrobić. I wtedy Jezus w tym 33 wersecie, Jezus wtedy widząc, właśnie bo tutaj jest mowa o, może 32, nawet przeczytam, gdy Maria. Dotarła, gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus, i zobaczyła, go, upadła mu do nóg ze słowami Panie, gdybyś tu był, brat by, brat by nie umarł. Gdybyś tu był. I potem Jezus widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, wesnął głęboko. Tutaj jest w innym tłumaczeniu yy, też rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. Czyli to jest, tak mówi Brytyjka. I trzydziesty czwarty teraz werset. I zapytał, gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, panie, odpowiedzieli. Jezus, i potem jest werset trzydziesty piąty. Jezus zapłakał, a życi zaczęli komentować. Patrzcie, jak go kochał. I Wiemy dobrze, że, że potem łazarz został wskrzeszony. Ale jak to, jak to jest możliwe, że, że Jezus wiedząc, że przyszedł wskrzesić łazarza, zapłakał? To jest, to jest takie odkrycie z ostatnich dni, że on się wzruszył, wzruszył się śmiercią łazarza. Ale moja żona mi ciekawy fragment przypomniała z Psalmu 116, 15 werset. Znaczy powiedziała, a ja sobie go znalazłem. Psalm 116 15 Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Jeżeli wierząca osoba umiera to jest drogocenna rzecz w oczach Boga. I taką rzeczą drogocenną była śmierć Łazarza i Pan Jezus zapłakał. Chociaż wiedział, że za chwilę będzie wskrzeszony. To, to jest coś, co, co mnie zastanawia. Dlatego to mówi mi o to, że Pan Jezus miał uczucia. To Pan Jezus płakał, się, płakał Pan Jezus... Będziemy jeszcze czytać jeszcze kilka kolejnych fragmentów, które, o którym też będziemy mówić, widzieć Pana Jezusa w innych sytuacjach. Ale Pan Jezus zapłakał i potem Łazarz został wskrzeszony. Mógł nie zapłakać, ale dlaczego zapłakał, nie? Dlatego, że miał uczucia. I ja, jeżeli ja często, może bym nie chciał mieć uczuć w niektórych sytuacjach. Może bym nie chciał, może powinienem płakać, ale nie, nie płaczę, ale może powinienem. I ta historia, którą właśnie teraz chcę poczytać, w Łukasza, 19 rozdział, myślę, że o tym mówi. Pan Jezus, um, Łukasza 19, 37-41. Pan Jezus tutaj, e, może od początku poczytam, wchodzi do Jerozolimy, Jerozolimy ale gdy, gdy, gdy zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc, błogosławiony, który przychodzi jako... Król w imieniu Pańskim na niebie, pokój, chwała i na wysokościach. A niektórzy faryzeusze mówili do niego, nauczycielu z grą uczniów swoich i odpowiadając rzekł, powiadam wam, jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. A gdy się przybliżył, ujrzy, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. I Pan Jezus zapłakał z jednej strony, Lud taki bardzo entuzjastyczny cieszył się, radośnie chwalił Boga, ale pan Jezus po raz kolejny widział tam coś innego w tej Jerozolimie. On widział tę Jerozolimę, no nie wiem ile lat później, ale prawdopodobnie 40-50 lat później, zburzoną, zupełnie zburzoną. Widział, czytamy tam dalej o, o dzieciach, które też były martwe. Widział te martwe dzieci. E, widział Jerozolimę, która tak naprawdę nie przyjęła Jego i odrzuciła Jego, 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 m, je, jego misję wtedy, na tamten czas oczywiście. I, i Pan Jezus zapłakał. Ale tamci tamci znowu, czyli Pan Jezus umiał, wiedział, co, kiedy, kiedy, jaka jest ta rzeczywistość, która nas dotyka. Czasami właśnie my, my też wtedy, kiedy powinniśmy płakać, to się śmiejemy. Kiedy powinniśmy się cieszyć, radować, to płaczemy. I to, to Pan Jezus nie miał z tym, w tym, w tym, w tym problemu. I chcę jeszcze przeczytać z Wami kolejne uczucie Pana Jezusa, które były, było to. To, to bardzo lubię Furiatycy, jak co jak się czyta, bo mają uzasadnienie do różnych takich dość skrajnych uczuć, ale w Marka 11:15, Ewangelia Marka 11:15. Czytamy Ewangelię Marka 11:15 Dużo czytamy Ewangelii. E, chyba z, nawet tylko Ewangelię poza tym jednym psalmem. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I ja powiem tak, że... E, Myślałem o tym, czy Pan Jezus, czy Pan Jezus wpadł w jakąś furię? Nie. Tylko On, dobrze to oddaje Ewangelia Jana, która mówi, którym wtedy, jak sobie uczniowie, pamiętacie, przypomnieli, co, co Pan Jezus mówi, żarliwość o domu mój pożera mnie. Czyli to Pan Jezus był taki żarliwy, on, się, on powywrócał. Po prostu. On, dla niego to te wszystkie stoły to było niepotrzebne. Nie? Pan Jezus to zmiótł, no i wyszedł. Miał to uczucie, które sprawiło, że no, nie mógł tego po prostu wytrzymać. Nie? Co się tam działo w świątyni. On kojarzył i dobrze kojarzył. Pamiętacie, Pan Jezus miał 12 lat i już, usługi, już usługiwał, czy mówił. W synagodze, tam przed faryzeuszami, czy to tak dobrze, czy coś, nie przekręciłem, ale był w świątyni. E, I on kojarzył świątynię jako, jako, jako miejsce, gdzie, gdzie jest Bóg. Tak? No to co, co tu robią te rzeczy? Nie, nie patyczkował się z tymi, z tymi rzeczami, nie bał się tego. Często mm, nam brakuje takiego dobrego gniewu w naszym życiu. I ja się tego uczę, żeby się w dobry sposób gniewać. Często mam kolegów, którzy, którzy przeklinają albo robią złe rzeczy i wiecie, tak się obawiam, co jak im zwrócę uwagę, co powiedzą, ale ostatnio już się nie, nie ten już się nie. Mówię tak, że słuchajcie, ale ja chcę sobie spokojnie pracować. I albo coś robić. Nie mogę tego, nie mogę już Was słuchać. Jakby mówię o swoich uczuciach. Nie? I tutaj też widzimy uczucia pana Jezusa. On tego nie mógł wytrzymać. On tego nie był w stanie mm, zaakceptować, co się, co się działo. I jeżeli my będziemy akceptować wszystko, co się dzieje, co się dzieje w, w, życiu, w życiu ludzi niewierzących, w życiu naszej rodziny. A nie będziemy bojować, nie będziemy w taki, ta, takiej, takim boju żarliwości, to nic się nie stanie. Musimy czasami te stoły powywracać. Niestety, chociaż może tutaj nie ma. Nie wiem, tu nie, nie tutaj. A tylko organy są, ale, ale nie będziemy może organ tutaj wywracać, ale czasami tak mówię symbolicznie, że czasami wypadałoby te stoły powywracać w, w naszym życiu, w życiu naszym w życiu, naszych znajomych. I wiecie, jak zacząłem zwracać uwagę temu koledze w pracy, to, to on przestał przeklinać w ogóle. Nawet nie, nie, nie słyszę, że przy innych przeklina. Ale no, nie zaakceptowałem. To, to był chyba dosłownie proces roczny, zanim <grym> przestał. Ale gdybym tego nie zaakceptował, to by, to by wchodziło we mnie, nie? To by wchodziło to przekleństwo i to wszystko Pamiętacie, jak mówiłem w świadectwie, że też kiedyś dużo przeklinałem, jako taki młodzieniec, więc nie możemy pewnej rzeczy zaakceptować. Mi nie chodzi o jakąś taką święt, taki takie, um, takie sztuczny, o, teraz trzeba ładnie mówić, czy coś? Chodzi o to, żebyśmy zajmowali stanowisko i, i sygnalizowali, że ja tego nie mogę słuchać albo e, nie rób tego. I żalliwość. O dom twój, pożera mnie. Czy ta żarliwość, o dom twój, czy możemy ten dom, to nie tylko jest y, oczywiście, to też jest y, zbór, ale to też jest y, ten dom, to może być nasza rodzina. Czy, czy, czy to, że moje dziecko jest nie, niezbawione, czy to mnie pożera? Czy to zaakceptowałem już? A, no, a akceptuję, to już, już tak będzie. No. Nie. Musimy się użalić i często ten żal i to jest to, co Bóg użyje, żeby zadziałać w życiu tego człowieka, czyli tego naszego dziecka, naszych, naszej rodziny, albo czasami trzeba te stoły w życiu innych powywracać. Trwoga. Jeszcze jest takie coś, co... Co spotkało Pana Jezusa, a nie było takie bardzo miłe, dlatego że Pan Jezus zbliżał się do, do no, czy miał wiedzę na ten temat, że, że umrze, że dochodziło to i, i jakby cał, całkowicie do Niego, jako do człowieka, też, bo Pan Jezus był też w pełni człowiekiem i, i, i Bogiem. i w Marka 14,32-36, Marka 32-36 czytamy taki fragment, jak przyszli właśnie uczniowie i Pan Jezus do Getsemane, Marka 14,32 i przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane i rzekł do uczniów swoich siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana, i począł się niepokoić i tworzyć. I rzekł do nich: Smętna jest dusza moja, aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, i padł na ziemię, i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ode mnie ten kielich, oddal ode mnie ten kielich, ode mnie, wszakże nie, nie co ja chcę, ale co Ty. I to, co mnie tutaj zaskakuje, ale to tak zaskakuje nie do końca, dlatego że, popatrzcie, Pan Jezus zaczął się niepokoić i tworzyć. To jest takie uczucie, które, które może też nam towarzyszyć i to uczucie nie jest grzechem. Nie jest grzechem, bo Pan Jezus nie, wiemy dobrze, że nie zgrzeszył ani razu, więc On się niepokoił, ale On też nawet pozwolił sobie spytać Pana Boga, czy poprosić, nawet, jeżeli, no Boże, jeżeli możesz, to oddal ode mnie ten kielich. Nie? On nawet się poprosił Boga, ale jeżeli chcesz, no to ja to zrobię. Nawet się nie bał tego powiedzieć i nie było to grzechem. My czasami Bogu za mało rzeczy mówimy. Takie mam wrażenie. Za mało e, krzyczymy do Boga: Boże, ratuj. Boże, dlaczego tak się dzieje w moim życiu? Za mało wyrażamy uczuć względem Boga. Ja nie mówię tutaj też o, 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 o samym nabożeństwie, żeby się tak modlić, ale z, chodzi mi o, o, o taki bój w domu, w tej komorze, że Boże, dlaczego? Nie zadajemy tych pytań, nie, nie, nie wyrażamy uczuć. Dawid był idealnym przykładem tego, że często. On takie miał duże uczucia, że, 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 że jest też takim wzorem dobrym, jak, jak w psalmach to wyrażał. Ale Pan Jezus, Pan Jezus miał takie same uczucia wtedy i to nie było złe. To nie były złe. Dawida też Bóg nie ganił. To był taki umiłowany człowiek. Czyli wyrażajmy te uczucia. Pan Jezus... Nawet pytał się Boga o coś, co, co był pewny, że musi zrobić. I tak i tak musi to zostać, ale i tak się pytał, wyrażał to, wylewał, wylawał to z swojego serca. Miał też jedną cechę, która też mnie tak zachęca. W Łukasza, Łukasz 10:21 widzimy też radość Pana Jezusa. On nie tylko jest żaliwy, On nie tylko ma pewne takie uczucia niepokoju, pewne uczucia, że użalił się nad, nad tymi osobami, ale ma też radość, bo widzimy to w Łukasza 10:21. W tej właśnie chwili Jezus rozrodował się w Duchu Świętym. Ja nie będę czytał może kontekstu, ale pan Jezus umiał to robić. On umiał się rozrodować w Duchu Świętym. I to nie znaczy teraz, bo ja taki jestem akurat bardzo, mam duże poczucie humoru. Ale to nie chodzi o to, że pan Jezus miał duże poczucie humoru, tylko on się rozradował w duchu świętym, i to była taka radość, która, która jest radością, której ja bym też chciał mieć i każdy z nas dobrze, jakby miał. To jest nie tylko to jest uśmiech, to jest po prostu radość, którą daje Duch Święty. I to jest kolejne uczucie, ale też takim uczuciem, tak już zbliżamy się do końca, jest takie, takie, takie pragnienie Pana Jezusa. Popatrzcie, ja to może kiedyś już mówiłem, ale jak byłem w Czechowicach, ale może przypomnę to, bo jak Pan Jezus miał umrzeć, wiecie, że przygotował wieczerzę paschalną z uczniami dla uczniów. On to zorganizował, tą, tą, to całe wydarzenie i również w Łukasza 22,15 czytamy o Pana Jezusie, który wyraża pewne takie uczucie. Łukasz 22,15 i rzekł do nich, czyli do uczniów gorąco pragnąłem spożyć tą wieczerzę paschalną z Wami przed moją męką. To przecież Pan Jezus za chwilę miał umrzeć, to, to nie mógł już odpocząć? To nie mógł jakby odejść na osobność, może po raz drugi raz na pustynię? No po co mu ci ludzie? <grych> Ale on, on, on te pragnienie miał do końca. On pragnienie relacji z ludźmi miał do końca. Gorąco pragnąłem spożyć z wami wieczerze. I to pragnienie i to uczucie było tak samo, dla niego ważne, jak to, że umrze na krzyżu, za nas. On pragnął pragnął z tymi uczniami się spotkać, w pożeg... jakiś jaki sposób to było takie pożegnanie z nimi tak, na, na ziemi, chociaż potem jeszcze yy, też w takich wzruszających scenach widzimy Pana Jezusa, jak po zmartwychwstaniu piecze ryby apostołom, no ale to jeszcze było tam kolejne spotkanie przy jeziorze, ale on chciał. Gorąco pragnął, i to było bardzo ważne dla pana Jezusa, żeby ten czas spędzić z, z uczniami. I tak podsumowując, nasza postawa, taka jako, jako ludzi, którzy są oddani Bogu, to względem Boga, że Bóg jest. Musimy zobaczyć Boga, który jest miłością który ma uczucia względy, względem nas i te uczucia wyraził poprzez Jezusa, że on tutaj był i pokazał te uczucia nam, że litował się, że smucił się nad tym, nad tym ludem, że często właśnie też ta żalliwość z niego wypływała. I ja sobie uświadamiam, to ja to jakby na swoje potrzeby sobie uświadamiam, może też uś może też z tego korzystacie, że celem chrześcijanina, czyli moim celem, nie jest, się pozby nie jest pozbycie się pragnień czy uczuć, ale e, takie odpowiednie nakierunkowanie tych, tych, tych uczuć w stronę Boga i w stronę ludzi. Stry abyśmy mogli też podejść, może kogoś uzdrowimy, tak jak Pan Jezus, zobaczymy. E, ja aż boję się powiedzieć o wskrzeszeniach, ale czemu nie? ale może na początek uzdrowienia małymi kroczkami i my często, my, ja kiedyś korzystałem z radia. Jak byłem dzieckiem, to, to w sumie jeszcze był, mój ojciec był w partii, a ja słuchałem radia Wolna Europa i tak sobie kręciłem tym i tym, a tam zagłuszanie takie różne, ale tak samo my musimy sobie te radejko jakby tak potencjometrem te nasze uczucia tak nastawić na takie fale, żeby, żebyśmy mogli się użalać z jednej strony nad ludźmi, użalić się nad ich losem, a po, po drugie, czerpać tą miłość z Boga. Musimy się dostroić do tej Bożej miłości. Nie? To jest czasami trudne, bo wymaga od nas pewnych emocji w naszym życiu. I na koniec, takie. Tematy do modlitwy, o które, które, o które chcę się modlić też z wami, że po pierwsze możemy się modlić o to, żeby Bóg nam dał takie serce współczujące, bo jeżeli będziemy współczuć ludziom, tak jak Pan Jezus, to wtedy będziemy widzieć, ja wierzę, że zobaczymy cuda, że ludzie będą się nawracać, że będą uzdrawiani, że być może stanie się to, czego nie chcę mówić, czyli wskrzeszani, <laughs> ale nie bójmy się tego mówić. I, i, I że będziemy widzieć też tą Jego rzeczywistość. Pamiętacie, jak wjeżdżał do Rezolimy, jak ludzie reagowali na Jego przyjazd, a jaką Pan Jezus widział rzeczywistość, że litował się nad, nad nimi. Nam się czasami wydaje, wspaniałe miasto, cudowne ulice, a tak, byśmy mieli takiego rentgena i otwarli te okna, te drzwi, te ściany stałyby się takie przeźroczyste, a tam ból, zwątpienie, grzech, smutek. I pan Jezus takiego rentgena takiego duchowego używał. On, to, on widział, widział to w, w, i widział nawet przyszłość tam na, na wiele lat i módlmy się właśnie o, o to współczucie, abyśmy mie, umieli się ulitować nad ludźmi. Ja się może pomodlę. Może posz, powstańmy. Panie Boże, ja modlę się o siebie, tak, Panie Boże, abym umiał ulitować się, tak jak Ty, Panie Jezu, nad ludźmi, nad tym światem, Panie, żebym miał taką żarliwość, Panie Jezu, jak Ty. Wtedy, kiedy Trzeba takiej żyliwości, a kiedy trzeba płakać, panie, żebym umiał płakać nad grzechem, nad y, śmiercią, panie, tak jak ty zapłakałeś nad grobem łazarza, panie Jezu. E, prosimy cię o to dla każdego z nas, abyśmy mieli to pragnienie, y, aby ci ludzie, którzy żyją w grzechu, w problemach, że są jak te owce bez pasterza żeby mogli doświadczać Twoje łaski y, poprzez to, żeby mogli poznawać ciebie, Panie Jezu. Abyśmy byli dla nich wzorem, abyśmy byli dla nich y, tak jak ty jesteś, jaki ty byłeś, jaki ty byłeś dla tych ludzi wtedy, jak uzdrawiałeś ich, jak pocieszałeś, jak wskrzeszałeś, jak uzdrawiałeś, jak sam się, chociaż często Panie Jezu, bałeś, ale nie ukrywałeś tego. I taki, tacy chcemy być, takimi chcemy być, takimi transparentnymi, przeżroczystymi dla tego świata. Może słabymi, może, może nie tak bardzo e, mądrymi, ale chcemy być tacy, jaki e, tacy. Abyśmy byli szczerzy i żebyśmy mogli współczujący dla tego świata. Amen.